Generał Petelicki, chyba tak mi się, takie odniosłem wrażenie, że generał Petelicki postanowił, bo generał Petelicki był ze służb bezpieczeństwa się wywodził, nawet kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, dlaczego tam właśnie wstąpił do SB, mianowicie po to, żeby spełniać dobre uczynki. Dokładnie tak powiedział, więc inni to do klasztoru idą, a on do SB, żeby dobre uczynki spełniać. No więc prawdopodobnie musiał boleśnie przeżyć weryfikację tę, która była u progu transformacji ustrojowej. I kiedy nastąpiła katastrofa w Smoleńsku, najwidoczniej pomyślał sobie, że to teraz jest moment, żeby się odegrać, że rozwiedka wojskowa, ta soldateska, troszeczkę się skonfundowała. W związku z tym wysłał do pana premiera Tuska list otwarty, w którym bardzo krytycznie ocenił stosunki panujące w siłach zbrojnych, zażądał dymisji pana ministra Bogdana Klicha, no i w dymisji innych dygnitarzy wojskowych, a nawet w tym liście otwartym przedstawił konkretne propozycje personalne. Więc to mnie bardzo zdziwiło, bo takich rzeczy się w listach otwartych na ogół nie pisze, a w każdym razie pisze się serio. Więc rozumiem, że był to jakiś rodzaj takiej nerwowej bardzo demonstracji i trochę mnie zdziwił mnie stopień pobudzenia pana generała Petelickiego, bo to normalnie to mówię, inaczej się takie rzeczy załatwia, a nie w ten sposób. No i on, ten amok jakoś w nim narastał, bo on nawet jesienią zaczął się odgrażać, że weźmie udział w Marszu Niepodległości, a nawet stanie na czele. No i widocznie tego już było za wiele i odwiedził go seryjny samobójca i tyle. Natomiast generał Skrzypczak się zreflektował w odpowiednim momencie, że to jeszcze nie, chyba jeszcze nie tak, nie jest ten moment. No i za to tak odmiennie potoczyły się losy tych dwóch generałów. Jeden nie żyje, a drugi, co prawda, ponieważ generał Skrzypczak no, też się zbisurmanił, w związku z tym nie uzyskał, mimo że był wiceministrem obrony w randze generała, nie uzyskał od służby kontrwywiadu wojskowego certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. Mówiąc krótko, nie ufamy tobie, prawda? No, trochę pewne światło na to rzuca okoliczność, że szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Nosek, już w 2010 roku podpisać miał z FSB rosyjską porozumienie o współpracy. No i kiedy się to wydało, kiedy ta rzecz została ujawniona, szef służby kontrwywiadu wojskowego został zdjęty ze stanowiska, jak to się mówiło w kołach wojskowych, chwytem za nosek. Został wyprowadzony z tego stanowiska chwytem za nosek.